Cześć, jestem Nikodem. Jestem trenerem w obiekcie Primavera w Jastrzębiej Górze. Jest z nami Michał. Witaj, Michale. Cześć, Nikodemie. Michał trafił do nas 15 tygodni temu na wczasy odchudzające w pakiecie Mężczyzna. Michał, dużo się zmieniło przez te 15 tygodni? Litry potu, kilogramy tłuszczu i nastawienie do życia się zmieniło. Nie wierzę. Odchudzanie według mnie jako dietetyka było jak najbardziej prawidłowe. Wyliczając ze średniej wartości z tego, co schudł, to było mniej więcej 2,5 kg na tydzień. Więc jak można by było się domyślać, jest 15 tygodni Michał na turnusie odchudzającym, więc to pytanie a propos tego, co się zmieniło, dotyczyło głównie sylwetki, głównie straconych kilogramów. Są stracone kilogramy? Są. Samego tłuszczu jest ze 30 kg stracone. Początkowa waga, którą mieliśmy, twoja? Moja początkowa waga to było 132,5 kg, jeszcze pamiętam, jak mnie ważyłeś, nawet na kartce mam zapisane to. No i teraz po dzisiejszym ważeniu 99 kg i 40. Zeszliśmy poniżej 100 kg. Tak. Przyznam szczerze, że powątpiewałeś w to w ostatnim czasie. Tak. Nie sądziliśmy, że uda się zejść poniżej 100 kg. Wierzyłem w ciebie, napawałem cię optymizmem, że da to radę zrobić, wystarczy tylko chcieć. Tak, tak jak wystarczyło bardziej. Chcieć zgubić te 30 kg. Powiedz mi, czy to była trudna przeprawa? Te 30 kg i te 15 tygodni. Najgorsza to walka z samym sobą, bo do ćwiczeń może się człowiek przyzwyczaić, miło mu jest, jak widzi progres, ale najgorsza to jest walka z samym sobą i z pokusami. Przypominam sobie nasze pierwsze spotkanie, kiedy to prezentowałem tobie plan, który będzie cię czekał. On troszeczkę może był zmodyfikowany, miałeś na początku mniej tych zajęć. Mhm. Pamiętasz, kiedy w pierwszym etapie chciałeś robić bardzo dużo, od razu wszystko maksymalnie tak. możliwie. Jeszcze no, wtedy troszeczkę cię przygasiliśmy z całym sztabem tutaj naszych trenerów, że jednak nie na tym rzecz polega, żeby od razu wyprztykać się z wszystkiego, z całego zapasu sił, energii, z możliwości również treningowych, z różnych metod treningowych. Udało się przytemperować trochę Michała, tak? No i dzięki temu systematycznie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, bo to tak naprawdę 15 tygodni, więc ponad 3 miesiące, udało się robić cały czas progres. Mieliśmy tak. w jednym momencie mały zastój, prawda? Nawet troszeczkę waga się cofnęła nam. Tak, mieliśmy w sumie to tak naprawdę dwa, bo jeden to był taki, gdzie rzeczywiście trochę tą dietę nie do końca przestrzegałem. Czyli co, uwaga, miałeś kryzys? Tak, czyli był to kryzys, wtedy schudłem 0,7 kg, a później był okres świąteczny, ale już nie tyle może łamanie diety, ale tyle, że mięśnie mi bardzo odrosły. No i sam wtedy mówiłeś, pocieszałeś mnie, żebym się nie łamał, czyli krok w tył, dwa do przodu. No i fajnie, udało się. Zresztą to chyba nie były jedyne schody, bo pomijając te schody, które miałeś codziennie na rozruchu porannym, tak. gdzie pamiętam w pierwszy dzień to tak na dobrą sprawę zadyszka przy maszerowaniu, na prostej trasie, tak. mając niewielkie wzniesienia i górki. Natomiast w późniejszym czasie, tydzień, dwa, trzy, miesiąc, okazało się, że wskakiwałeś, gdzie zrobiliśmy sobie taki fajny trening, pokazałem na ile sposobów można pokonać schody. Tak, że schody dokładnie. Nie muszą być schodami, schody mogą być świetnym elementem treningowym i to wcale tak. nie do wbiegania czy do wchodzenia. Można na nich skakać, schodzić, robić pompki, tak. zatrzymać się, przysiady, wykroki po jeden schod, po jeden stopień, po dwa stopnie. Po trzy. No, po 5 nam się nie udało, ale no to nie, tylko ale być może ze względu na to, że odzienie nam na to nie pozwalało, tak? Okej. Okay. No dobrze, czy cały obiekt, czy cały ten turnus, jak go wybierałeś, no to sugerowałeś się pewnymi kwestiami. Co to było? Raczej tak naprawdę jak wybierałem ten obiekt, to jedną z pierwszych rzeczy, która mnie tutaj skierowała, to było to, że się ktoś zainteresował mną, zadzwonił, dowiedział się, ile ważę, czy tam chory nie jestem i ile bym chciał schudnąć. No bo wiadomo, to też w takim okresie wynik jest bardzo fajny, ale też nie oczekujmy, że będę wyrzeźbiony jak atleta, na przykład albo tak jak ty.
Jeszcze będę miał część pracy sam do wykonania, ale tak naprawdę pierwsze to, że ktoś się mną zainteresował, a drugie to, że były też właśnie, że były baseny, że aqua, no i ten rozkład dnia tak naprawdę w porównaniu do tam innych ośrodków, jak porównywałem, no to ten dzień wydawał się taki jak najbardziej zapełniony. Czyli jednym słowem program. Tak, program i zaplecze tak naprawdę, bo zaplecze też dla mnie było ważne. Michał, zakładam, że ten pobyt to nie tylko 30 kg, które zostawiłeś tutaj gdzieś, niekoniecznie może w tym miejscu, prawdopodobnie trochę na basenie, trochę na sali fitness, a część tej tkanki tłuszczowej gdzieś tam została umiejscowiona na ścieżkach, którymi maszerowałeś w Jastrzębiej Górze. Co dał tobie ten pobyt poza tymi 30 kg? Czyli tak jak mówisz, poza tymi 30 kg, tak naprawdę... Tylko tymi 30 kg, prawda? Tak naprawdę pobyt dał mi to, że czuję się o wiele lepiej. Samo poczucie, świadomość, że już trochę więcej mogę niż ten progres. Jednak to też jest budujące i pokrzepiające, kiedy widzi się, że z treningu na trening, co z tygodnia na tydzień organizm może więcej. No i to samo poczucie, trochę więcej pewności siebie. Okej, Michał. Jak znaleźć w sobie motywację? Ale pytasz o to przed przyjazdem, czy już w czasie przyjazdu? Fajnie, zadałeś też dodatkowe pytanie, które warto, myślę, odpowiedzieć. Czyli jak znaleźć motywację do przyjazdu tutaj? Jak znaleźć motywację do przyjazdu tutaj? Mi akurat złożyło się kilka czynników, bo i stan zdrowia. No tak naprawdę, jeżeli ma się nadwagę, nie pamiętam, to już była ta otyłość trzeciego stopnia, jak tutaj przyjeżdżałem, to już maksymalna. No to tak najkrócej powiem to, co lekarz mi powiedział. No za jakieś 2 lata kolana ci zaczną siadać, serducho też, serce też już będzie coraz mniej wydolne, no bo uzmysłowił mi to tak, że pompa, czyli serce, które mam, nie jest przystosowane do takiej ilości do pompowania, więc jednak muszę być, no jednak muszę schudnąć. I to był taki główny taki aspekt powód. Zdrowia. Aspekt, a tutaj szczerze mówiąc, siedzi obok mnie. No i plus i reszta trenerów, bo oczywiście Kasi, Piotrze, Marcin, Artur, no tak naprawdę jest. Spisaliśmy się. Tak, każdy się czuje się, każdy nie jest zostawiony nikt sam sobie, więc to jest wielki plus. Michał, a poleciłbyś te wczasy swojemu znajomemu, komuś z rodziny, zupełnie obcej osobie? Jeśli tak, to dlaczego? Może najlepszą odpowiedzią będzie to, moja siostra już była tutaj przez 2 tygodnie, czyli tak, poleciłbym, mogę się podpisać rękoma i nogami pod tym, żeby tutaj przyjeżdżać i się odchudzać. Michał, wskazówki dla osób, które chciałyby przyjechać, które chciałyby zgubić parę kilogramów, które chciałyby zredukować tkankę tłuszczową? Tak naprawdę nie poddawać się, bo jest ciężko na początku. Jest, tak naprawdę cały czas, jeżeli się ćwiczy, jest ciężko, ale najważniejsze to jest nie poddawać się i małymi krokami do przodu naprawdę można dojść do założonych rezultatów i to jest najważniejsze według mnie, aby się nie poddawać. Czyli hasło nasze, to tak już w formie żartu, ćwiczę dużo, jem banany, palę tłuszczu kilogramy, prawda? Dokładnie. To dla każdego coś miłego, jeżeli masz ochotę jeść, możesz jeść, musisz wiedzieć co, kiedy, w jakich ilościach. Jeżeli masz brak aktywności totalnej, musisz zdać sobie sprawę z tego, że twoje mięśnie, w ogóle twoje ciało człowieka jest stworzone do ruchu i rekompensować sobie braki, ewentualnie pamiętać też o tym, że co za dużo, to niezdrowo, zarówno jeżeli chodzi o żywienie, jak i aktywność fizyczną, bo jednak organizm prędzej czy później i tak w jakiś sposób da znać, że jeżeli jest za dużo aktywności fizycznej, to się zbuntuje. Michał, to był bardzo fajnie spędzony czas. Mam nadzieję, że jak się następnym razem zobaczymy, to tylko i wyłącznie jako gość rekreacyjny, który rekreacyjnie przybył do naszego ośrodku, obiektu i pochwalisz się swoją sylwetką. I myślę, że za jakiś rok czasu możesz się pochwalić sylwetką początkującego atlety. Także do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo. Dokładnie. Dziękuję również. Litry potu za sobą, ponad 30 kg, cel zrealizowany, mogę wracać do domu.